Cześć, dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat tego nowego smartfonu Realme Narzo 35G, który właśnie wchodzi na polski rynek, ale przy okazji chciałem też opowiedzieć troszeczkę, co to Realme, co to Narzo i o wynikach Realme, bo one się dosłownie przed chwilą pojawiły i są naprawdę zaskakujące. Ale na początek standardowo, żeby nie było, pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić takiego Realme Narzo 35G, to możecie to zrobić z linków, które znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro i naprawdę warto się nad tym zastanowić, bo to jest jeden z najtańszych, albo nie, on jest nawet najtańszym smartfonem z 5G obecnie dostępnym na rynku. No to o smartfonie powiemy sobie zaraz, ale warto też w ogóle powiedzieć, że co to jest ten Narzo, no bo ja to widzę i tak naprawdę nic mi to nie mówi, bo tej marki nie było na rynku, ale wystarczy odwrócić pudełeczko i widzimy już Realme, które dobrze znamy. Więc w wielkim skrócie chodzi o to, że jak Huawei miał Honora, czyli swoją markę nie premium, taką tańszą, tak jak Xiaomi ma Redmi, które produkuje też tańsze sprzęty i lepiej wycenione, no to tak samo Realme chciało mieć swoją drugą markę i tą marką jest właśnie Narzo, więc można podejrzewać, że te sprzęty Narzo w przyszłości to będą po prostu urządzenia od Realme, wypuszczone troszeczkę później i z lepszym stosunkiem jakości do ceny, no bo wiadomo, że tych Narzo to nikt nie będzie reklamował, bo jeszcze jakieś reklamy Realme się pojawiają, a w przypadku Narzo podejrzewam, że tego nie będzie, tak samo jak to wyglądało w przypadku właśnie Honora, więc tutaj mamy takie Realme, tylko bez budżetów marketingowych, albo jak ja ludziom tłumaczyłem prosto, czym jest Honor, to mówiłem, to jest Huawei, tylko bez Lewandowskiego i dlatego jest tańszy. I mniej więcej właśnie tak to wygląda. I tak naprawdę nie do końca rozumiem, co tu się dzieje, czemu to Narzo jest w ogóle wpuszczane na rynek, bo mi w tym momencie Realme kojarzy się już samo w sobie z taką marką, no, której smartfony są tańsze niż cebula na promocji w Biedronce. No bo widzicie, że Realme właśnie konkuruje z Redmi, swoją drogą to się bardzo podobnie czyta, nie wiem czy to celowy zabieg czy nie, ale nieważne. W każdym razie te smartfony Realme są bardzo tanie i nie wiem właśnie o ile tańsze będą mogły być te smartfony Narzo, no bo gdzie jest ta granica opłacalności, do której można się zbliżyć. To zobaczymy na pewno w przyszłości, a teraz mamy tego taki przedsmak, bo ten Realme Narzo 35G to jest tak naprawdę klon Realme 8 5G, który już sprawdzaliśmy na naszym kanale i dlatego o tym smartfonie też nie będę mówił zbyt dużo, tylko szybko przylecę przez to, co on ma. Nim jednak to zrobię, to muszę jeszcze powiedzieć właśnie o tych wynikach Realme, które pojawiły się dosłownie kilka godzin temu. No bo firma Canalys, taka właśnie zajmująca się badaniem, kto ile sprzętu dostarcza do magazynów, bo są dwa rodzaje badań, że sell-in, czyli ile wchodzi do magazynów i są badania sell-out, czyli ile trafia do klientów. Więc według tego pierwszego badania, jakie jest zatowarowanie, ile sprzętów trafia do magazynów, to okazuje się, że Realme stał się trzecim graczem w Polsce, po Xiaomi oraz po Samsungu. I generalnie no, robi to na mnie ogromne wrażenie, bo mamy tutaj do czynienia z wzrostem na poziomie 10685%. I ktoś może powiedzieć, o, jak się startuje od zera, to w ogóle nie jest żadna filozofia takie wielkie cyfry wykręcić. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony 9% udziału właśnie w rynku i do tego trzecia pozycja na rynku, więc mimo wszystko to robi na mnie wrażenie i to pokazuje właśnie, że my Polacy tak po prostu no, lubimy tanie, dobre sprzęty, wiedzą to także producenci, wiedzą to operatorzy, no i właśnie dlatego te sprzęty Realme masowo do siebie ściągają. I ktoś może też powiedzieć, o, ale Realme to nie jest trzecie na rynku, no bo przecież liczy się, kto kupi smartfon, jak ten smartfon trafi do użytkownika. Jasne, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Ktoś kupuje te smartfony na magazyny po to, żeby je sprzedać, czyli spodziewa się, że to będzie niedługo sprzedawane. I tak naprawdę te badania sell-in to jest przedsmak tych badań sell-out. Więc za jakiś czas, może za kwartał, może za pół roku, prawdopodobnie faktycznie okaże się, że Realme będzie trzecią smartfonową siłą na polskim rynku. Dobra, ale tutaj chyba już wystarczy o tych wynikach i dzisiaj opowiemy właśnie o tym smartfonie Realme Narzo 35G. Za każdym razem jak czytam Narzo, to chce mi się mówić Zorro. To byłoby o wiele ciekawsze, gdyby to był smartfon Realme Zorro
35G, no ale niestety nie można mieć wszystkiego. W każdym razie mam tutaj ten sprzęt i tak jak mówiłem, to jest naprawdę kopia Realme 8 5G, więc tutaj no, nie ma o czym dyskutować tak naprawdę, wystarczy obejrzeć poprzednią recenzję naszą właśnie tego Realme 8 5G, do czego zachęcam. Tak naprawdę jedyna różnica to są plecki, bo tutaj mamy taki fajniejszy, ładniejszy wzór, tutaj ten pasek się odróżnia od reszty właśnie obudowy, to jest bardzo ładne, no i muszę przyznać, że ten plastik podoba mi się bardziej niż ten plastik w Realme 8 5G, no bo tutaj mamy jakiś wzorek, tutaj coś się dzieje, a tam to było tak raczej bardziej standardowo. A jeżeli chodzi o całą resztę, to jest po prostu naprawdę Realme 8 5G, tutaj nie ma tak naprawdę o czym rozmawiać, no bo co my tutaj mamy? Mamy tutaj procesor MediaTek Dimensity 700, mamy 4 GB RAM-u, mamy 64 GB pamięci wewnętrznej, mamy akumulator 5000 mAh z ładowaniem właśnie 30W, mamy ekran 6,5 cala IPS Full HD 90 Hz, mamy 3 aparaty z tyłu, z czego jeden jest użyteczny, bo pozostałe to tak średnio, bo to jest kiepskie makro i jeszcze taki do wykrywania głębi. Oprócz tego mamy no dobre oprogramowanie, które działa naprawdę spoko. Mamy USB-C, mamy wyjście słuchawkowe, nie mamy głośników stereo na przykład. I nie wiem tak naprawdę, co więcej mogę tutaj powiedzieć, bo mamy do czynienia naprawdę ze sprzętem, który jest po prostu troszkę, można tak powiedzieć, rebrandowany i można by być o to troszeczkę złym, że to odgrzewany kotlet i tak dalej, gdyby nie dwie rzeczy. Pierwsza to jest fakt, że to jest bardzo tani smartfon i mamy tutaj 5G, więc podejrzewam, że przez to będzie sprzedawał się jak świeże bułeczki. Dlaczego? No bo ludzie nie znają się na technologii, nie mają potrzeby znać się na technologii i większości osób te 4 GB RAM-u czy jakiś tam trochę słabszy procesor niż u konkurencji po prostu nie będą przeszkadzać, bo dzisiaj każdy smartfon kosztujący 1000 zł, a nawet mniej, działa dobrze. Jeżeli chcemy z niego dzwonić, przeglądać internet, pograć w proste gry, naprawdę, między tymi urządzeniami nie ma żadnej różnicy. Więc wtedy, kiedy my, nerdy, się denerwujemy, że tutaj jest za mało RAM-u, jak to w ogóle można kupować i tak dalej, to zwykły użytkownik mówi, mi to nie przeszkadza, bo on nie wie, ile jest RAM, on nie wie, co to jest RAM. On widzi, że mu smartfon po prostu dobrze działa w tych zastosowaniach, których on używa. A z drugiej strony mamy tutaj właśnie hasło 5G, bo taki użytkownik zwykły, który się nie zna na technologii, to on wie, że jest to 5G, że to jest bardzo szybki internet, że to jest przyszłościowy i w ogóle. I on zajdzie do takiego marketu, mu sprzedawca powie, panie, tu jest 5G, i to jest najtańsze na rynku, proszę brać. I wtedy on mówi, wow, Jezu, jak jest 5G i takie tanie, to jest promocja jakaś i biorę 3 dla całej rodziny. I mniej więcej tak wygląda sprzedaż właśnie tych smartfonów. Więc generalnie ten Realme Narzo 35G jest bardzo fajny, to jest odgrzewany kotlet, ale nie ma w tym nic złego i już tłumaczę jeszcze dlaczego, bo chodzi tutaj głównie o cenę. No bo Realme 8 5G startował właśnie z poziomu około 1000 zł. Przepraszam, ale nie pamiętam teraz dokładnie, ale to nie jest ważne. Ważniejsze jest to, że Realme 8 5G przez to był droższy od Motorola G50, która była smartfonem gorszym pod każdym względem, no ale była tańsza i też miała 5G. Więc podejrzewam, że wielu osób mimo wszystko mogła się spodobać i że mogła się dobrze sprzedawać. A właśnie tym smartfonem Realme wchodzi do dokładnie tej samej półki, co Motorola G50, bo i Realme Narzo 35G i ta Motorola G50 kosztują po 899 zł w regularnej sprzedaży, a jednak ten sprzęt jest od niej znacznie lepszy. No i jakby tego było mało, że ten smartfon kosztuje 899 zł, to jak zwykle na start Realme zorganizowało promocję i tym razem ta promocja jest stworzona właśnie we współpracy z Allegro, co nas bardzo cieszy, bo też współpracujemy z Allegro, a na wakacje trudno znaleźć jakieś dobre okazje, no bo przecież każdy się szykuje właśnie na wrzesień, październik, listopad, grudzień, żeby te najlepsze promocje odpalać. Więc mamy tego Realme Narzo 35G, który kosztuje w regularnej sprzedaży 899 zł i to jest adekwatna cena, jeżeli ktoś chce 5G, jeżeli ktoś nie potrzebuje 6 GB RAM-u albo więcej. Ale na początek sprzedaży przez pierwsze dwa dni, czyli 9 oraz 10 sierpnia, ten film wychodzi 9 sierpnia, ten smartfon na Allegro będzie kosztował nie 899, tylko 799 zł, więc mamy tutaj stówkę różnicy, co przy tej niewygórowanej cenie jest naprawdę zauważalną kwotą. I moim zdaniem w tej cenie no, to ten smartfon nie ma sobie naprawdę równych, jeżeli chodzi o możliwości, no bo mamy tutaj przede wszystkim to 5G, mamy
mamy dobry akumulator, który wystarcza na cały dzień, mamy szybkie ładowanie, mamy ładny ekran 90 Hz. Jedyne, na co można narzekać, to jest właśnie, że mamy tutaj 4 GB RAM-u, a nie przynajmniej 6. No ale cóż, niestety nie można mieć wszystkiego. Więc jeżeli szukacie taniego smartfona wyposażonego w łączność 5G, no to możecie śmiało kupić tego Realme Narzo 35G. No a jeżeli generalnie szukacie tanich sprzętów i też badacie trochę, jak się zmienia rynek, no to mi się wydaje, że trzeba obserwować tego Realme, bo skoro już teraz zatowarowanie jest na poziomie top 3 w Polsce, no to nie wiem, co się będzie działo w przyszłości, bo pamiętajmy, że tego Realme to niedawno nie było. Ta marka ma 2 lata, a do Polski weszła zaledwie rok temu i już wykręca takie wyniki. Więc naprawdę jestem ciekaw, co przyniesie przyszłość.